Stronę, gdzie mam skierowany, w tym on. Moment... No, bez żartów. Słucham cię, właśnie nagrywam yy, i gadam do kamery. Pozdrawiam rodzinę i przyjaciół. <grym> Nie bierze. Dzień dobry, witam Was w tym nowym 2023 roku. Pierwszy plener tego roku jest to dla mnie, i dzisiaj, jak to bywa w okolicach Sylwestra i początku nowego roku, ludzie sobie robią postanowienia przeróżne. Ja osobiście zbytnio w postanowienia noworoczne nie wierzę. Jakoś nie przemawia do mnie magia dat jako taka. Bo postanowienia właściwie można zrobić, nie wiem, z okazji 24 kwietnia na przykład. Tak po prostu. Na zmiany w życiu nigdy nie jest zła pora. Ale stwierdziłem, że będzie to idealna okazja, żeby Wam opowiedzieć, powiedzmy, że o moich postanowieniach noworocznych, ale będą to fotograficzne postanowienia noworoczne. I pierwszym postanowieniem, które mi przyszło do głowy, Przeglądając sobie ogólnie internety, czytając troszeczkę o psychologii, którą bardzo lubię w sumie. Było to, żeby odpuścić sobie taką manię wyjątkowości własnych zdjęć. Zauważyłem, że sam wpadłem po prostu w taką pułapkę, że moje zdjęcia mają znaczenie tylko wtedy, kiedy są wyjątkowe, spektakularne. Naprawdę mają totalnie zamiatać wszystko, co tylko napotkają te zdjęcia, ale to jest pułapka właściwie bez końca, bo nie wszystkie zdjęcia, które się robi, są wyjątkowe. Oczywiście z subiektywnego punktu widzenia, żeby nie było. Zauważyłem przede wszystkim, pokazując swoje fotografie innym ludziom, niekoniecznie związanym z fotografią, że. Po prostu te zdjęcia bardzo zachwalają, bardzo im się podobają, a mi niekoniecznie, więc subiektywny punkt widzenia jako fotografa nie zawsze jest dobry, próbując nadać wartości fotografii. Czasami wystarczy pokazać kadr dosyć prosty, nie mówię prostacki, nie mówię banalny, dosyć prosty, ale jeśli są w tym kadrze zawarte emocje. Które my przelewamy za pośrednictwem naszych rąk i aparatu na wizualne dzieło, jakim jest fotografia. I coś ciekawego przy okazji pokazują. To momentami, obserwując swoje zdjęcia, których no robię generalnie bardzo dużo, czasami to wystarczy, że w kadrze są emocje, jest pokazane coś ciekawego i może to być przedstawione w totalnie prosty, w totalnie, może nie powiem banalny, w totalnie minimalistyczny sposób, ale emocje i to, co się dzieje w kadrze, nie to, jak jest przedstawiony, naprawdę robi robotę. I to jest pierwsze postanowienie, i do każdego postanowienia przy okazji postaram się. Zrobić adekwatną fotografię, więc przejdźmy do zdjęcia numer jeden w dniu dzisiejszym, gdzie powiedzmy, że gwiazdami tego zdjęcia będzie ten oto płotek, ten oto skałka, ten oto skałka. Ta oto skałka, dość ponura aura. I spróbujemy coś z tego wykrzesać. Także pozwólcie, że przejdziemy do zdjęcia niniejszym. Żebym nie został w ogóle opacznie y, zrozumiany, taka drobna adnotacja do tego, do, do, do tego co wcześniej powiedziałem, y, nie chcę mówić, że generalnie w spektakularnych, wyjątkowych zdjęciach jest coś złego, absolutnie, no bo to są y, ciekawe, często przełomowe zdjęcia, ale żeby nie wpadać w taką pułapkę, że Wartość mają tylko te zdjęcia, które są spektakularne, wyjątkowe i przełomowe, bo w ten sposób sobie odbieramy generalnie radość z tworzenia ogólnie sztuki, jaką jest fotografia, odbieramy sobie radość z procesu tworzenia, a bardziej się skupiamy na dzielę samym w sobie, a czasami jak już chyba raz tutaj mówiłem w jednym filmie, bardziej powinien nas rajcować proces tworzenia, a nie samo tworzenie. Przejdźmy do zdjęcia, sobie tutaj ustawię wszystko. Na szybko sobie wyciągnę statyw. Pomysł na zdjęcie numer jeden już generalnie mam, mam w głowie stworzony. Oprócz tego płotka, który wcześniej widzieliście i skałek, które tak dość majestatycznie tu się wynoszą nad całym wzgórzem. W ogóle, jakbyście się zastanawiali, to są skałki niegowonice. Tak się miejsce nazywa. Taki drobna połać jurajskich, wapiennych skałek niedaleko zawiercia, pod zawierciem właściwie. Bardzo fajne miejsce, ale wracając do tematu, oprócz płotka i skałek, chciałbym wykorzystać jeszcze siebie w tym zdjęciu jako jakiś element ludzki, który... Będzie dodawał takiego majestatu temu zdjęciu. Także przejdźmy do omówienia tego, co ja chcę tutaj zrobić, moi drodzy. Na tym statywie. Ok. Możemy przejść do omówienia planu pierwszego zdjęcia. Tak jeszcze disclaimer. Dość mocno będę tutaj improwizował, bo jestem tutaj pierwszy raz. Zdjęć, które tutaj zostały zrobione, właściwie nie przeglądałem, a trafiłem tutaj, przejeżdżając kilkukrotnie pod tymi skałkami, po prostu zwróciły moją uwagę, więc takim moim dobrym zwyczajem od razu sobie strzeliłem pineskę na mapie i oznaczyłem to miejsce jako do odwiedzenia kiedyś tam. Pierwszy kadr, który wpadł mi w oczy, sobie od razu zobaczycie podgląd z aparatu. Dość taka prosta sceneria, ale przy ciekawej, dość ponurej aurze mamy po lewej stronie, od lewego dolnego rogu kadru, tak naprawdę tutaj się ciągną te płotki, takie drewniane, dość urokliwe, te takie daszki jakby w równych odstępach są porobione i te, te płotki wciągają naszą uwagę przez cały kadr praktycznie do, do skałek. Od lewej strony, z góry, przez całe takim jakby lekkim skosem, idzie nam niebo. Na którym mam wrażenie, próbują się jakby troszkę kolorki nieśmiało, bo nieśmiało wschodzącego słońca przebić. Aczkolwiek wydaje mi się, że to zachmurzenie jest zbyt gęste, żeby cokolwiek się udało. Ale zawsze coś. Także ten płotek wciąga nas do tych skałek. Po prawej stronie tutaj na dole niestety nie dzieje się zbyt wiele, więc dobrym zabiegiem będzie już myśląc przyszłościowo o obróbce zdjęcia, tak jakby ten prawy róg dolny troszeczkę ściemnić, żeby nie odciągał naszej uwagi. Ale moim planem jest rzecz następująca: że ustawię sobie aparat, przy okazji jest to nowy aparat. Jeśli nie śledzicie gdzieś tam innych mediów społecznościowych, sprawiłem sobie Sony A7 Trójkę. Pożegnałem się z Canonem, niestety. I umieszczę siebie, przy okazji wracając. Ustawię sobie aparat na interwalometr, będzie sobie robił zdjęcia, powiedzmy tam co 2-3 sekundy na konkretnych parametrach, a ja w tym czasie spróbuję tam na te skałeczki sobie wejść i planuję, że umieszczę siebie mniej więcej w tym punkcie, tak nawet. Estetycznie to wygląda na przedłużeniu tego płotka, tak będzie wciągało uwagę. Obstawiam, że będzie to dodawało tego elementu ludzkiego, elementu skali, coś do czego możemy się odnieść, bo inaczej nie widać wielkości tej skałki. Jest dość spora. Także plan jest. Następujące parametry, na jakich to zrobię tradycyjnie ISO 100 i przysłona 13, czas mi wychodzi tak, żeby nie prześwietlić tego nieba. Jedna ósma sekundy ostrość ustawiam sobie przy dokładnie 24 mm na drugi z tych słupków, które tutaj mam. I dzięki temu głębia ostrości obejmuje mi wszystko od najbliższych części tego płotka, które są zaraz z lewej strony kadru, do samego tyłu, do skałek. Wszystko jest elegancko, ładnie ostre przy 13. Także ustawię sobie interwalometr i polecę tam zrobić to zdjęcie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Otóż okazało się, że tam, gdzie chciałem, to za zbytnio nie wejdę, bo jest to po prostu pionowa ściana, na którą się nie wespnę osobiście. Nie mam doświadczenia spinaczkowego, że gdzie mogłem, co wyjdzie, nie wiem. Moi drodzy, drugi kadr i drugie postanowienie noworoczne. Jeśli chodzi o kwestie gdzieś tam fotograficzne, samooceny, postanowiłem dużo bardziej się skupić w swojej głowie, więcej miejsca w mózgu poświęcić na rzeczy, na które mam wpływ, a postarać się nie przejmować rzeczami, na które totalnie nie mam wpływu. Nie mam wpływu na pogodę, nie mam wpływu na, nie wiem, powodzenie filmu, zdjęcia pod kątem ilości lajków. To w ogóle muszę porzucić takie myślenie, że to jest jakikolwiek wyznacznik jakości zdjęcia. To totalnie nie ma znaczenia. Według mnie oczywiście. A bardziej się skupić na tym, na co mam wpływ. Czyli na przykład mam wpływ na to, jak często wyruszam w plener, jak często też się poddaję, jak pogoda mi nie odpowiada. To jest w ogóle u mnie zmora totalna i mam wpływ również na to, jak ja się zaadaptuję do danych warunków pogodowych. No, no, to, są, to jest taka triada, czyli jak często wyruszam, jak się potrafię zaadaptować do pogody i jak sam staram się, żeby zdjęcie no, było odpowiednio dopracowane z, odpowiednim, z odpowiednią, tak jakby, starannością. Dopracowania detali i tak dalej, i tak dalej, bo na to mam wpływ, i to jest jedyne, co mogę zrobić, żeby gdzieś tam mieć cały czas progres we fotografii. Yy, drugi kadr, cóż, aura posępna, yy, jest początek zimy, a tej zimy w ogóle nie widać. Nie wiem, czy jest plus 3 stopnie w tym momencie. Śniegu ani grama, ale w sumie dobrze, bo wypatrzyłem sobie kompozycję wstępnie dosyć chaotyczną. Spróbuję taki lekki porządek tutaj wprowadzić. Także rozstawię się, wstępnie już sprawdziłem, z którego punktu będzie najlepsza perspektywa, i będę musiał trochę gimnastykę statywu zrobić, żeby go ustawić w odpowiedniej pozycji gdzieś tutaj na skałkach. Także zróbmy sobie zdjęcie numer 2. Teoretycznie jak sobie przeglądałem wstępne jakieś tam prognozy i lokalizację tutejszą, to w tym momencie gdzie mam skierowany aparat puszczę sobie nagrywanie to sobie zobaczycie gdzieś mniej więcej w tym miejscu w tym punkcie powinno wschodzić słońce a że dzisiaj jest zachmurzenie 100% kompletne to ze śladu słońca kompletne nici więc nic z tego nie będzie ale cóż ponuro też może być Powinienem jeszcze mieć na sobie żółtą kurtkę, wtedy będę się fajnie wyróżniał, ale to jest zbyt banalne. Nie, teraz tak, o co tutaj chodzi w mojej kompozycji? Tu mamy na dole, od prawej strony, tak mniej więcej do okolic środka, mamy tutaj te nie, skałeczki z mchem ciągnące się tak w głąb kadru. Tutaj od lewej strony taką rameczkę, jakby nam tworzy to drzewko, zamyka nam kadr z tej strony i mniej więcej tu w tym punkcie po środku chciałbym umieścić siebie jako taki element wyróżnikowy w tym kadrze bo inaczej on jest, no, jak widać na załączonym obrazku dosyć, dosyć nudnawy robię co mogę tyle mogę zrobić tak naprawdę nie wpłynę na pogodę, nie wpłynę na to czy jest ładny wschód słońca czy nie takie przewidywania niestety jeśli chodzi o Parametry. Po raz kolejny mamy 24 mm ogniskowej ISO 100. Na przysłonie 13 to zdjęcie robię, żeby względnie głębia ostrości objęła mi wszystko. Tak próbuję sobie ustawić punkt ostrości w połowie y, tych skałek, patrząc od punktu najbliższego do punktu najdalszego. Wtedy głębia ostrości obejmuje mi w miarę najbliższe punkty i również całe tło przy ogniskowej 24. I powiedzmy, że to będzie kadr numer 2 dzisiejszego dnia. Zróbmy to. tyle szczęście mnie dzisiaj kopnęło i niezwykły zaszczyt, że po prostu słoneczko z między chmur się w tym momencie pięknie przebija i postanowiłem, że pierwszy kadr, który dzisiaj zrobiłem, właściwie powtórzę, ale podejdę do niego z nieco innej strony. Wcześniej bardziej z prawej strony tego płotka zdjęcie zostało przeze mnie uchwycone, a teraz chcę sobie je złapać od lewej strony płotka, bardziej tak z dołu. I na dłuższej ogniskowej, przy akompaniamencie tegoż pięknego słońca, już kawałek czasu po wschodzie, bo wschód słońca był, moi drodzy, dokładnie 2 godziny temu. A jeśli chodzi, kochani, o postanowienie noworoczne, numer 3, jakie mam w dniu dzisiejszym i na cały rok sobie to postanawiam, to... E żeby to nie było takie puste, więcej podróżować, więcej robić zdjęć. Nie, mam dosyć konkretny plan e, fotograficzny, dosyć konkretny plan miejsc, które chciałbym odwiedzić i jeszcze konkretniejszy plan kadrów, które wręcz bym chciał w danych miejscach uchwycić. E, będę go realizował, jak tylko mogę. Oczywiście będą to bardziej plenery górskie, e, będą to bardziej e, miejsca na południu Polski. Aczkolwiek też mam gdzieś w planie odwiedzić morze zimą, bo jest dosyć spektakularne, ale na pewno wszystkie góry od zachodu po wschód od Karkonoszy po Bieszczady chciałbym zwiedzić. Konkretne miejsca mam upatrzone, konkretne wręcz pory roku, w których dane kadry chciałbym uchwycić również mam wzięte pod uwagę. Więc. Cóż, plan na ten rok jest dosyć ambitny, zarówno fotograficzny, jak i filmowy, bo nie chciałbym, żeby ten kanał obrósł kurzem jak dotychczas, że raz na jakiś czas tylko przetrę i to dalej gnije i leży. Plan jest dosyć ambitny. Jak się go zrealizuje? Mam nadzieję, że dobrze. Także chyba w dniu dzisiejszym to będzie tyle. Poczekam sobie tutaj trochę na słoneczko, zjem sobie coś przy okazji, bo mam ze sobą dobre jedzonko na lekki szlak. Poczekam na słoneczko, zrobimy zdjęcie powtórzone, bo powtórzone, ale staram się z tego wycisnąć ile mogę. Tyle, moi drodzy. Zdjęcie numer 3, postanowienie numer 3, już moje znacie. I tyle. Zróbmy to i chodźmy.